Firma Torpol jest firmą działającą na terenie całej Polski, ale jest firmą poznańską. Ma siedzibę w Poznaniu, na ulicy Mogileńskiej zresztą. Jest to firma z dużą tradycją, 25-letnią już, a nawet w tym roku będzie już minie 26 lat, która powstała z firmy prywatnej, stała się spółką publiczną i dzisiaj jest spółką publiczną notowaną na giełdzie papierów wartościowych, o której akcje warte są 300 milionów złotych. Jest firmą zatrudniającą 500 osób, posiadającą olbrzymie zaplecze sprzętowe, realizującą największe przetargi, kontrakty w Polsce. Taki znany kontrakt, Nowa Łódź Fabryczna, który netto kosztował 1,5 miliarda złotych bez mała i największy kontrakt liniowy dotychczas w Polsce na linii E75 Rail Baltica. To jest kontrakt, który jest w końcówce realizacji, a jego wartość jest 1,3 miliarda złotych. Także kontrakt Konin, LCS Konin jest dla nas olbrzymim kontraktem, ale nie jest to największy kontrakt realizowany przez spółkę. Jest dziś największym kontraktem, który został w tej perspektywie uruchomiony przez PELK. Tutaj przyjechali ze mną dwaj kluczowi pracownicy, dyrektor projektu, kierownik budowy, na których się będzie opierała ta realizacja, ale mam bardzo dobrze przygotowaną firmę organizacyjnie, strukturalnie, biuro zarządzania projektami, zarówno procesy, jak i osoby, które są w stanie sprawnie tą inwestycję zrealizować. Tak jak powiedziałem, potwierdziło to terminowe, uzgodnione z zamawiającym zakończenie tak olbrzymiej inwestycji jak Łódź Fabryczna i wiele innych kontraktów. Dzisiaj backlog, to co mamy w portfelu do realizacji, to jest 1,640 mld. Wyniki roku 2015, 1,230 mld sprzedaży potwierdzają tę sprawność. Tutaj nawet słowa są niepotrzebne, po prostu fakty 26-letniej prowadzenia inwestycji.